Filip. Hubert. I'm Batman. Bym hmm. powiedział, gdybyśmy rozmawiali o filmie o Batmanie, którymkolwiek poprzednim. W tym przypadku on nie był Batmanem. I'm Vengeance. Właśnie. Co, nie wiem, co jest bardziej cringe'owe, szczerze mówiąc, czy jak ktoś mówi I'm Batman czy I'm Vengeance. Patrz, ten film to zrozumiał, bo jak pod koniec filmu było I Am Vengeance. Wr wrócimy do tego, <laughs> tak. Dobrze. Y jak to zwykle w podcaście Hammerzeit, y mamy tak zwane cold open, nie? jak w SNL-u albo w Jamesie Bondzie, tylko że u nas czołówka jest zawsze w zasadzie na początku, ale zanim powiemy Państwu, że to jest odcinek 190., i zajmiemy się w nim tematem filmu pod tytułem Batman przecinek jak to by było zapisane w encyklopedii. I zanim powiemy witamy, w ogóle przywitamy się, a nie tylko powiemy, który jest Tak, odcinek. To jest taka minuta takiego, za przeproszeniem, pierdolenia, które właśnie rozbrzmiało, wybrzmiało, zabrzmiało. Tak. W dzisiejszym odcinku, mocno standardowym, mimo że jest to odcinek z zerem, w związku z tym powinna być sylwetka, ale nie będzie jej. On trochę jest, bo Batman. No trochę jest, no to jest postać wielka, lecz nie jest to człowiek. W nazwie ma człowiek, tam jest man. Tak czy siak, w dzisiejszy... chyba, że... Cześć, chyba, że chodzi o ciężarówkę. To jest bad ciężarówka. F Filip, niedobrze, niedobrze. Tak czy siak, w dzisiejszym odcinku uciekamy od smutnej rzeczywistości w Filip, fikcję filmową. Bardzo jest to zdrowe, wszyscy wiedzą, ale zanim, to chciałem powiedzieć, że nasz odcinek poprzedni, gdzie była fantastyczna rozmowa z Unką Odją o komiksie Brom i wszystkim wokół komiksów, tam on miał taki, ten, ten odcinek miał taki prawie żart, że ej, to jak będzie wojna, to wyślij nam jak jest finał twojego komiksu. I oczywiście, haha, no przecież wiadomo, że nie będzie wojny. Po czym niestety jest wojna, więc, żeby nie było, Unka zaproponowała, że wyśle nam finał komiksu. Ale w chwili paruszyło sumienie. Ale i... stwierdziłem, że nie, że trzymajmy się optymizmem y, mocno i nie chcijmy tego spoilera. Tak jest, dowiemy się wszystkiego, jak już się sytuacja uspokoi. Tak, a komiks wyjdzie, y, więc y, przepraszamy za żart. N niefortunny, nie, wisielczy. Nie przepraszamy, nie, nie bo nie przepraszamy? Był podcast to życie, żart był okay. życiowy. I przed wojną. Tak. Dobrze, więc nie przepraszamy, mamy nadzieję, że się trzymacie, a teraz trzymajcie się, bo wjeżdżamy w Batmana. Tak jest. A, Filip... będą spoilery, nie, Hubert? Od razu. Oczy, tak, będą spoilery, bo tutaj nie ma się co zastanawiać, czy będą, czy nie, oczywiście, że będą. Filip, zanim jednak przystąpimy do Batmana D, to chciałbym, żebyśmy tylko szybko jakby ustalili, że my w tym podcaście lubimy y, Batmana y, Bena Affleka. Bardzo lubił Batmana. Z tym ben Affleck, wszelkie tak. komentarze dotyczące tego, że wreszcie już nie Batflek to nas nie interesują specjalnie. <laughs> Proszę, mnie zamknąć. Inna sprawa, że teraz ben Affleck, który zrezygnował dawno temu z filmu Batman D, i dostaliśmy to, co dostaliśmy. Ja nie wiem, czy on zrezygnował, to, czy został usunięty? Coś tam pomiędzy, prawdopodobnie. W każdym razie w międzyczasie wyleczył się z bycia. Yy, alkoholikiem troszeczkę. Znaczy, Więc mu napuchnięcie. Nie, z, tak, z, napuchnięcie zeszło. mu zeszło. Zagrał w tym filmie o koszykówce, a teraz ma zgasło. Gastun... Zagrał alkoholika. Gra... Tak, ale no widzisz, <laughs> traumę się leczy, wiesz, jak to się mówi, hedon. Teraz ma I zagrał stun... też w tym filmie, co go widziałem, o tym, że jest dobrym wujkiem z baru, co. A, właśnie nie widziałem tego filmu, to dodałem sobie na listę. Na amazoństwie jest ten film. Z taki na popołudnie. Taki, taki miły George Clooney, który mówi, dostanę jakąś taką mniej znaczącą nagrodę typu Saturn. Tak, a zaraz potem możesz obejrzeć film Kraj Macho, który też jest filmem na popołudnie, gdzie Clint Eastwood udaje, że ma 45 lat mniej. Jest to bardzo uroczy film, ale jednak... Jednak, jednak nie dodałem go na listę, ale dążyłem do tego, że teraz Ben Affleck y, udaje, że ma problem z byciem zakochanym w Annie de Armas, w tym erotycznym thrillerze, który będzie też na Amazonstwie niedługo i ten zwiastun jest bardzo, bardzo niedobry. Ym, ale on tam wygląda na takiego strasznie znudzonego w tym związku, naprawdę Więc myślę sobie, że gdyby miał być takim znudzonym batflekiem, to może i dobrze, że zrezygnował, kiedy był, wiesz, dosyć wysoko. Nie, jeśli chodzi o Batmaństwo, był dosyć wysoko, y, jeśli chodzi o Batmaństwo. Był bardzo wysoko, jeśli chodzi o kostiumologię Batmaństwa, bo do, te, do tego momentu prawdopodobnie był to mój ulubiony kostium. Chciałem powiedzieć raz, że bardzo dobry kostium, dwa, że Affleck był największym Batmanem. Właśnie, chciałem powiedzieć, że to ujęcie, kiedy on wychodzi z samochodu i jest większy od tego samochodu, jest bardzo dobrym ujęciem. Jest to prawdopodobnie jedna z nielicznych rzeczy, które się w filmie Batman i Superman udały. Hmm. Oczywiście ze standardową sceną napierdzielania bedgajów w, w tym magazynie portowym tak. żywcem wyjęta scena z gry. I tutaj jest pewnego rodzaju analogia do tego filmu, bo to napierdzielanie miało trochę wspólnego ze stylem napierdzielania batmańskiego, jaki był w tym filmie. Tak jest, ale y, chowamy Bena Affleka do szuflady chwilowo. A tymczasem z drugiej szuflady wyjmujemy. Y wyjmujemy Roberta Pattinsona, który to Robert y, w bardzo takim wesołym obrazku. Yy, gdzie jest, to jest mem. Świetny, świetny pomysł, opisywać obrazkowe memy w podcaście, ale robię to. Yy, nie gdzie, takie rzeczy się już opisywało. Gdzie Wolverine leży na łóżku i trzyma zdjęcie. Nie? I smutno patrzy na to zdjęcie. Komiksowy Wolverine. I tam jest, że w 2008 ten Wolverine to ma kobiecą perukę i patrzy na zdjęcie Pattinsona ze zmierzchu, a w 2022 Wolverine jest mężczyzną i patrzy na zdjęcie Brucea Wayne'a z filmu The Batman. Więc to jest ten sam kameleon Robert Pattinson, który już od dawna nie jest Edwardem ze, ze zmierzchu. Ze <laughs> nie, no. no i cóż, że ze zmierzchu. Dokładnie. No i cóż, że ze zmierzchu. nie. No i cóż... Czekaj, wrócimy do tego, dobra? Dobrze. Jest teraz kim tylko chce być. Yy, jest latarnią, jest tym facetem, co napada na banki, a teraz jest Bruce'em Wayne'em, yy, a w zasadzie nie jest Bruce'em Wayne'em, bo Bruce Wayne to maska. Tak, Bruce'a Wayne'a w tym filmie nie ma, za, to przejdziemy do tego też pewnie za chwilę. Do wszystkiego przejdziemy za chwilę, jak się okazuje. Natomiast tak, Pattinson... Mimo tego, że owiany złą sławą występowania w słabych filmach o wampirach i wilkołakach, to dla mnie w ogóle jakby nigdy nie miał tej postaci. Pewnie dlatego, że ja żadnego filmu z serii Twilight nie widziałem w całości, a te, co widziałem, fragmenty były na tyle niewielkie, że jakby nie zdążyłem sobie wyryć we łbie. Nie, bo tak żywot. naprawdę dla nas Pattinson jest bardziej Cedriciem Diggorym niż... Zdecydowanie, a Cedriciem Diggorym był no, całkiem niezłym. niż Edwardem, a ja z mieszku widziałem 2,5 chyba i... Zupełnie przypadkowo pominąłem jeden film w trakcie i oglądając następny, się dziwiłem, dlaczego nie do końca kubam, co jest grane. Ale to też jest. Ty powinniśmy, chyba, wiesz, kiedyś zrobić maraton zmierzchu i nagrać się odcinek jak już będziemy super słynni po kolejnych ośmiu latach. Bardzo podcastu. dobrze, nigdy tego nie zrobimy Świetnie. w takim razie, bo nigdy dobrze, nie Dobrze, mili Państwo, 7,5 minuty we, 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 w głąb podcastu weszliśmy. The we Batman, film produkcji amerykańskiej w reżyserii pana Mata Reevesa z Robertem Pattinsonem w roli tytułowej. Hubert, czy podobał ci się ten film? Jakbym miał powiedzieć, czy mi się podobał, to tak, podobał mi się bardzo. Uważam, od razu mogę na wstępie powiedzieć, że jest to jeden z lepszych filmów o Batmanie, jakie miałem okazję oglądać. Tak. Jest to film dużo lepiej przemyślany niż się spodziewałem po Zwiastunach, więc ogólnie wszelkiego rodzaju odczucia mam pozytywne. Natomiast są w tym filmie elementy, które ten film odsuwają od, kasy, od kategorii wiesz, genius. A, tak, arcydzieło popkulturowe do kategorii y, bardzo dobry film popkulturowy. No widzisz, bardzo mnie ciekawią te elementy. Oprócz tego, że wiem, jaki jest jeden element, jest to yy, na razie to nazwę tak: jest to Żeński Maciej Musiał z Hollywoodu. Czyli kolejne aktorskie z Huberta. Tak, a to jest akurat chyba jestem dość mocno odosobniony w tej opinii. Tak. Nie licząc jednego z naszych słuchaczy, który skomentował dokładnie w ten sposób, któryś z postów o Jeszcze Batmanie. Zanim film obejrzał. Zanim film obejrzał, dokładnie. Ale zanim to tak, ja jestem też w grupie entuzjastów filmu Batman V. Z tym, że mam wrażenie, że im bardziej mija czas od seansu, czyli im bardziej ja sobie czytam opinie cudze, które mm -hmm. potem sobie przywłaszczę w trakcie tego nagrania, oczywiście, no. jak zwykle, im bardziej sobie czytam różne trivia, tudzież ciekawostki i jakby prze przemyśliwuję sobie ten film, to tym bardziej mi się podoba i tym mniej elementów, które naprawdę są takie, że wypadałoby je wywalić znajduję Jednym no, głównym elementem, o którym powiem od razu, który można byłoby wywalić i w zasadzie nie zmieniłoby to odbioru filmu w żaden sposób, to jest ostatnia scena. Taka super ta końcóweczka. Ostatnie to ja, bym, ja, bym pięć raczej, minut. ja bym raczej powiedział o 15 minutach ostatnich, ale podobne, podobna opinia. Natomiast mhm. zgadzam się, że w odróżnieniu od wielu filmów, które po wyjściu z kina powodują bardzo dużą euforię. A potem okazuje się, że, że w twojej tak trochę... głowie się pojawiają, a... ej, ale tam to było jednak trochę bez sensu, a to było brzydkie, a to było głupie, a to ujęcie było bez sensu, a ten wątek cały mógłby tam się nie znajdować, to tutaj jest dokładnie odwrotnie. Ja y, y, złapałem się w ciągu ostatnich kilku dni na tych, że sobie tak siedziałem na kanapie, i tak sobie wspominałem, ej, a w tym Batmanie to to było takie fajne, no. ten taki moment i, taki fajny. i ten klimat sobie tak całe, cał, filmu jako całości y, wspominałem i on tak rzeczywiście rośnie w głowie, Twojej. Tak, i to jest, widzisz przykład, y, filmu, który został zrobiony, tak, żeby z... został z tobą, że to nie jest, to jest rozrywka, to jest popkorniak, ale taki popkorniak, że on tak ci się wgryza, włazi ci pod skórę i zostaje z tobą. Mimo tego, że to nie jest film, który zmieni cokolwiek, nie zmieni. Yy, w, wiesz, w historii kinematografii. Nie jest to też film, który jest jakoś specjalnie fantastycznie, yy, oryginalny pod względem wizualnym, pod względem stylistycznym, pod względem sposobu prowadzenia fabuły, bo on yy, czerpie bardzo dużo z rzeczy, które znamy bardzo dobrze i które bardzo lubimy, ale z innych rzeczy niż pozostałe filmy, które do tej tak, pory widzieliśmy. I, i, I miesza to w bardzo dobrych proporcjach, więc tworzy takie złudzenie trochę, że to jest nowe i ekscytujące. Chociaż jak się zastanowi, że ten Batman wszędzie łazi w tym kostiumie, w tym filmie i idzie sobie do klubu nocnego i siedzi przy stole w tym, tym stroju, a no. potem idzie na posterunek policji i sobie się kręci wśród tych policjantów i udaje, że no, co, no jak sobie nie Ej, zwracajcie jak, na mnie uwagi. Jak powiedziałeś kręci się, to ja sobie tak wyobraziłem właśnie teraz scenę, że Jim Gordon jeszcze nie wrócił na posterunek, a Batman już tam jest i on siedzi na fotelu takim księż, kręcącym się stoperyno i, stop peleryno, i tu, 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 tu. no dokładnie trochę tak to wyglądało ale tak, możesz powrócić do swojej... To tak, to on pożycza bardzo dużo rzeczy z różnych filmów, niekoniecznie oczywistych, jeżeli mówimy o gatunku kina superhero, tudzież superbohaterskiego i tworzy takie złudzenie nowości, jakby tak to rozebrać wszystko i powiedzieć, a to jest wzięte z tego, a ten typ prowadzenia fabuły, a tu 7, a tu Zodiak, no, no, zresztą no, są takie tak 60 inspiracje... 60% filmu jest film filmu siedem tak, wyciągnięte. Inspiracje są bardzo oczywiste, zresztą autorzy mówią o nich zupełnie otwarcie. Mamy tu trochę batmaństwa Bertonowskiego, mamy trochę Batmaństwa Nolanowskiego. Takie ale mamy to, piękne co... kombo tego Tak, web. takie mamy kombo, ale to, co bardzo wyróżnia na przykład tego Batmana od Odróżnia źle, odróżnia tego Batmana od Batmana Nolanowskiego, to jest to, że, że... ma pomalowane oczy. O jezu, to odróżnia od wszystkich Batmanów, I to jest absolutnie przezajebiste, ale nie, ja nawet chciałem. Na samym do... początku filmu jest scena, jak się maluje te oczy, to jest od... cudowne. To jest bardzo dobre i do tego, jak do wszystkich rzeczy, wrócimy za chwilę, a ja teraz chciałem wejść w Gotham trochę, czyli w samo miasto, które jak tak, teraz też sobie to bardziej przemyślałem, czytając komentarze i wracając nawet do kadrów. Z filmów trzech Nolana, że to gotam w jego filmach, to było takie bardzo niespójne. Znaczy w pierwszym było to gotam w pierwszym Batmanie, w Batman Begins było takie trochę gotyckie, te budowle były takie dzikie, szczególnie pod koniec jak śmigali tą kolejką, żeby rozpylić yy, wysuszarkę. Tak. Potem było Chicago, tak? A potem, a, było tak a potem było takie sklejenie wszystkiego ze wszystkim, a, a w ogóle pół filmu to on był gdzieś tam w Szanghaju, więc w ogóle yy, czy w innym Tajwanie, więc on był taki bardzo, yy, starał się być zbyt współczesny, w sensie o to jest to miasto, wiesz, to widziałem je w dowolnym innym amerykańskim filmie, a tutaj jest to tak poklejone fajnie, głównie dlatego chyba przez to, że to było kręcone w ogóle w Londynie, Edynburgu i gdzieś tam, że tu jest mało bardzo amerykańskich no, miast. W Europie miast. mamy dużo lepsze miasta. tak No i oczywiście gdzieś tam w jakiejś gigantycznej hali. To ta taka nieoczywistość tego miasta i ta gotyckość trochę bortonowska była bardzo ładnie zaakcentowana i za to wielkie oklaski, bo ten świat był rzeczywiście jakiś i tutaj trochę zbieżności z Jokerem, jeśli chodzi o w ogóle klimat i, i przedstawienie tego, z tym, że Joker był bardzo nowojorski, mimo wszystko. Tak. Takie mam odczucie, że tych scen takich, że o, to się dzieje w Gotham, które faktycznie jest Gotham, a nie jakimś tam miastem X, to, to było, ten, to Gotham było mniej zaakcentowane. Tutaj jest najbardziej gotamskie Gotham i dzięki temu jest to spoko. Tak, ja przyzwyczajony do Spójności uniwersów filmowych liczyłem na jakieś drobne wiesz, wink, wink. nawiązanie do Jokera, nie wiem, może, że wiesz, Robert De Niro się w telewizji pojawi jako ten. Archiwalny materiał tak, 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 z tego tak. starego talk show. Albo jeszcze coś bardziej intensywnego. No tutaj jakby oficjalnie nam końcówka zdradziła, że to jest zupełnie niepołączone. Mhm. W związku z tym na to nie ma co liczyć, ale tak, rzeczywiście miasto jest świetne, jest bardzo dobrym. Mariażem tego, co robił Tim Burton w swoim stylu przesadnie. Znaczy tak. gotyckie do bólu i totalnie niefunkcjonalne miasto. <laughs> z, ze współczesnym, normalnym miastem Zolana. I to miasto wyglądało niepokojąco, ale tak, że wyglądało jak żywe miasto. W sensie takie miasto, które tak. W nie. tak no. w mogłoby istnieć. Oczywiście, bo tam zresztą nie siedzieliśmy co, co jest Nie ważne. było takiego obserwatorium, czy tam nie było w wielkim, jakimś takim. jak, w, jak w, u Schumachera, nie? Że to no. jak było to Miejskie Obserwatorium Gwiazd, to było na górze gdzieś tam jakieś zamiastem. górze i to była taka jakaś głowa trzymana w rękach, jakieś takie wielkie... Czyli znaczy, taka absurdalna i na... konstrukcja, która nie miała prawa w ogóle zaistnieć fizycznie, <grym> bo by się zawaliła za ta chwilę, tak? Tak, tutaj wszystko było y, 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 ładnie i składnie. Tak, i że to miasto było faktycznie, że miało swoje tak zwane city, nie? czyli było centrum, centrum, były te obrzeża. Aczkolwiek, I to, co za... było aczkolwiek zastanawiam no. się, jak to miasto by wyglądało... W, jakby w dłuższych ujęciach, gdyby więcej akcji toczyło się Za w ciągu dnia lub no. ewentualnie w pogodzie, gdzie jest jakiekolwiek słońce. <grym> tak, tu mogę sobie poukrywać, yy, yy, oczywiście mówiąc, że to chodzi o atmosferę. A nie no żeby... bo chodzi, Filip, chodzi, chodzi. A nie żeby... Kurde, nie chce mi się tego tła renderować. Weź zgaś mi światło tutaj, nie będę musiał. I teraz za zadamy mgłę. I... <laughs> Dokładnie. A, a przepraszam, to mnie, muszę jeszcze wrócić, wrócić do tyłu, że czy to miasto. Ja dobrze zrozumiałem z finału, że ca całe to centrum miasta, tak jak Manhattan jest otoczone wodą, ale że ta wyspa jest poniżej poziomu morza? To, no to jest, to, jest, to, jest dla te, to jest coś, co z powodu, co, co mówiłem wcześniej, tak że ostatnie, za, Zawieszenie niewiary trochę tak, tak ci... Yy, 15-20 minut Ostatnio się trochę posypał ten film, bo do tego momentu było, było wszystko super. super, poza tym, że niektóre elementy czegoś, co było fantastyczne w tym filmie, to znaczy wreszcie, że Batman jest filmem detektywistycznym, no. i to w dużo większej mierze niż tam te takie resztki, które się pojawiały w pierwszym Batmanie Bertonowskim, gdzie wiesz o tutaj jeśli zmieszamy te perfumy z tymi perfumami, to wtedy umieramy nie? To no, no. Te, 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 takie śledztwo tam prowadził, natomiast tutaj cały film jakby, no dokładnie jak w 7, wiesz, mamy kolejne ofiary, które zdradzają kolejne wskazówki, które Batman jako najlepszy detektyw na świecie musi zrozumieć i mimo tego, że ta intryga detektywistyczna trochę się momentami logistycznie sypała i bardziej przypominała Zagadki z Batmana, tego pierwszego serialowego z Adamem Westem. Z Adamem Westem, nie? To znaczy, wiesz, kto, jaki jaki, jakie zwierzę jeszcze Wydaje ma skrzydła, odgór. nie? Wiesz, no tutaj na zasadzie skrzydlaty szczur, jastrząb też jest ptakiem, wiesz, no, jakieś takie totalne bzdury, ale nie przeszkadzało to aż tak bardzo. Natomiast ta końcówka, która miała być tym epickim finałem i zwieńczeniem całej, całej historii. Dobry pomysł był to, że kiedy już ci się wydawało, że historia się zamyka, to jeszcze i jeszcze jest... Rillera mają, to wtedy tak. jest to ostatnie dźwięcie, ale no cała ta ostateczna faza destrukcji była taka trochę. Ej, to miasto jest jednak bez sensu, nie? Jest, jest, znajduje się Tro... w depresji, tak, otoczone, Trochę się. No I zgadzam. wykopali rów po środku jeziora, tak. żeby to miasto zbudować. Ja, dlatego <laughs> zgadzam się. Gotam jest super aż do czasu i tak ten finał. Trochę zaskakujący, bo to był w zasadzie najbardziej, efekto, najbardziej efektowna sekwencja w całym filmie. Ale najmniej satysfakcjonująca. Ci, zas ci zaskoczyć, ale była najmniej satysfakcjonująca, nie licząc Hubert, nie, nie licząc czego? Tej wyrypistej naparzanki z tymi, wiesz, cieniasami. Znaczy, okej. Okay, samo to było fajne, natomiast to był też ten moment, kiedy i to już prawdopodobnie ten komentarzem teraz wyczerpię mój krytycyzm w stosunku no. do tego filmu. To był też ten moment, kiedy ten film y, zrobił za dużo. To znaczy on w tych ostatnich scenach y, pokazywał za dużo i wyjaśniał za dużo i walił cię po łbie młotem za dużo, wiesz? Batman z racą, który prowadzi ludność tam, wiesz, do zbawienia, wiesz, oni na tych motorkach, jeden jedzie w jedną stronę, drugi w drugą, mm. to właśnie powtórzenie tego I Am Vengeance i że on, o mój Boże, on zrozumiał, że oni też są tacy jak on, wiesz, w ogóle sam fakt, że jest, wiesz, pada kwestia, nie, wcale się tak od siebie nie różni. to jest, jest dosyć cytat znacząca. dla kumatych. Tak, więc w pewnym momencie niestety ten film przekroczył granicę Takiego fajnego dorosłego kina, tylko że jest po prostu po środku koleś w stroju nietoperza. na jednak jest to film dla też niezbyt bystrego widza. Okej. Okay. Jeśli chodzi o tą scenę z racą na końcu, to ja trochę na nią czekałem, ale głównie dlatego, że jak pierwsze zwiastuny się pojawiały, to ja mówię, jak w Rogue One. Jezu jakie tam są fajne ujęcia. Jak ładnie te kolory tam fruwają. Jak jest super nakręcony ten film. A jest nakręcony super. Dlaczego? Bo pan Greg Frazier, który też nakręcił Dune, najwyraźniej bardzo lubi wiesz, kolor, odcienie żółci, pomarańczu i takie ciemne zestawienia barw. No nie, nie, bo... ma co, nie ma co mówić. Tutaj akurat to mm. bardzo dobrze pasuje. Film jest cały mroczny, ale nie jest to taki mrok jak w filmie Han Solo, gdzie po prostu nic nie widać zazwyczaj. E, tylko jakby widać, co się dzieje. Tak, więc pod, w ogóle jakbyśmy musieli tak odhaczyć tą, ten poziom realizacyjny, to tutaj w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Tak, Aczkolwiek, tak, bo po bóle, raz kolejny, no. ta scena ostatnia, kiedy on tą racę odpala, tak. właśnie tuż przed tym, jak tę racę odpala, czyli jak spośród tego rusztowania, tych no. świetnych y, konstrukcji, y, które spadły tam do tej wody, wyciąga tych ludzi. I jest ta scena, która jest zresztą tak bardzo mocno na jednym długim ujęciu pokazana. Mhm. To ja patrzę na to i tak siedzę i patrzę i mówię, ja widzę, że to jest skręcone w studiu, nie? To jest basenik, widzę, że, tak? widzę, że to jest, to był, ta, to był taki ten jeden okay. moment, kiedy poczułem, nie, nie jestem w mieście, tylko widzę, że to jest dekoracja, nie? Hubert, bo poprosiśmy daj jest za duży ekran, za dużo widać, wiesz? Tak, natomiast jeśli chodzi o całą resztę filmu, to od strony wizualnej moim zdaniem nie ma się Przyczepić absolutnie do niczego. Mm, jest bardzo, bardzo, bardzo ładnym filmem. Jest I bardzo teraz... ładnym i jest bardzo przemyślanym wizualnie filmem. Tak, i gdybyśmy teraz mogli, Hubert, y, 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 skoczyć y, troszeczkę do tyłu, czyli cofamy się o mniej więcej 160 minut, tak. bo film jest potwornie długi i to jest też zarzut, że on mógł być trochę krótszy, ale na dobrą Po, sprawę... raz, po raz kolejny, ostatnie 15 no. minut trzeba by no. załatwić w 3 minuty i by było wszystko tak. ok. Y, nie czułem w ogóle długości tego filmu poza właśnie końcówką, która mi się zaczęła dłużyć strasznie. Prawie tak, jak wiesz, we Władcy Pierścieni. Ile jeszcze zakończeń będzie tego filmu? <grym> Okej. Okay. Całość trwa 177 albo 176, w zależności gdzie spojrzycie. mi się, prawie 3 godziny z napisami końcowymi. Ale teraz zrobimy takie... Wrurur. Wjeżdżamy na sam początek, kiedy na ekranie pojawia się monstrualnie gigantyczny tytuł The Batman, żeby nie było wątpliwości, <laughs> na jakim filmie właśnie jesteśmy. Nie bawią się w żadne subtelne czołóweczki, gdzie te napisiki jakoś tam mały, tylko jest jeps, wielki czerwony napis. I ta otwierająca film sekwencja, która trwa, nie wiem, z 10 minut powiedzmy, gdzie, co było zaskoczeniem dla mnie, pojawia się narracja z off w wykonaniu Roberta Pattinsona, która też, który... która też w losowych momentach tego filmu tak, powraca. Jakby. Powraca, ale właśnie ona nie jest tak... Myślałem, że będzie częściej. Myślałem, właśnie ja myślałem, początku... że zrobią z tego, wiesz, łowca Androidów, tak. wersja kinowa. Jest na początku tam ze dwa razy chyba i nie wiem, czy w środku, wydaje mi się, w środku w ogóle jej nie ma i na końcu, kiedy jakby Batman se tłumaczy, co się, co się wydarzyło. Tak, jak na narrację z kadru nie jest no, najgorzej, natomiast nie, najgorzej. nie, 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 nie niestety nie wyżej nieco, nie, 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 uniknęli? Nie uniknęli? Nie uniknęli. Y takich no truizmów, które on tam czasami gadał, no. Ale to może jest ukłon z komiksów, gdzie wiesz, dymki z myślami. Ja po, rozumiem, Postać tak, mówi tak, to, co to tak. robi, wiesz, opowiada to, co widzi, chociaż jest to narysowane. Ja, troszkę sobie tak śmiechłem pod nosem, hmm? jak, jak on opowiadał, próbuję wprowadzić zmiany w Gotham, dwa lata już to robię, a ten przestępczość wzrosła, nie, nie wiem, czy mi dobrze idzie zasadniczo. To no było tak. takie dosyć samoświadomy Batman, który widzi, że mu nie idzie, był cały Niezły. No, dwa lata Batmana to jest jak wiemy niewiele Batmana, więc on też nie jest jeszcze takim wytrawnym łowcą, jakim się stanie później. Ale te otwierające film 10, powiedzmy 10 minut, kiedy jest narracja Zofu, która mówi ci, że nie masz się bać. W sensie on jest, nie, nie jest tym potworem, który gdzieś tam gra tylko on jest cieniem. Nie, oni mają się bać samego faktu, że być może Batman gdzieś tam jest. I tych kilka scen, które pokazują tobą, łobuzów, którzy robią jakieś łobuziarskie I, i się rzeczy. się boją lub niczego. Bardziej, i boją się niczego, bo zobaczą gdzieś tam w tle odpalony bat-sygnał, gdzieś na chmurze jest symbol nietoperza. I jakiś I wokół, zaołek, jest, tak. wokół jest ciemno, nagle się zrobiło. A gdzieś tam jest, o kurde, ta aleka jest strasznie ciemna. O nie, za kolumny nic nie widać, bo tam jest cień. I srają po majtach, bo może wyjdzie z tego miejsca Batman. To jest fenomenalne. To i jest, w końcu... To jest ten moment, w którym ten film. I bardzo dobrze, że to jest na samym początku, no. bo to jest ten moment, w którym ten film kupuje ciebie jako tak. widza, bo mówisz, na tym właśnie polega Batman, że nie wiesz, czy on tam jest, czy nie, i on wzbudza strach tak, w bo on nie może być, sam zresztą to mówię, on nie może być w, w, w kilku miejscach naraz, więc, y, y, jest w stanie obronić w zasadzie tylko postać X albo miejsce Y, a cała reszta bazuje na tym, że, o jezu, boję się, lepiej spierdzielam, gdy w końcu wychodzi Batman, co też nie jest takim od razu, że, haha, pojawia się, jest nienacka, tylko, <laughs>, ta, ta nie jest mały Aha, zoom, tak, mały zoom, delikatny, powolny zoom na ten ciemny korytarz i te ostrogi, jak, jak wiesz, jakiś dobry, napruty, demoniczny cowboy, i ta muzyczka, która, swoją drogą, pan Michael Giacchino, Giacchino, ja nie wiem, jak się go wymawia, yy, który yy, wyrósł z serialu Lost, bo on zrobił słynny motyw przewodni z serialu Lost, który jak brzmi, <śmiech> <śmiech> tak brzmi. Tak brzmi. Yy, to teraz robi muzykę do bardzo, bardzo wielu różnych I, filmów. I trzeba przyznać, że tutaj... Yy... Tak, i tutaj jest pam, 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 czy I koniec. Mi, tak, ale czy miałeś skojarzenie? Czy masz w głowie skojarzenie te cztery nuty, czy one wywołują w tobie jakieś skojarzenie? Miałem to skojarzenie w trakcie filmu, ale teraz już zapomniałem. Ja miałem na maksa skojarzenie, potem już zniknęło, ale na początku tak mówię: Jezus, z czym mi się. Pam. Co to jest? A potem mówię, no tak, Marsz imperialny. Tylko że Marcin Pachaj jest szybszy i ma więcej nut, ale jest... Ba, 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 ba. No nie tak, ale też co nie? Ja miałem jakieś inne skojarzenie, ale też pamiętam, że za pierwszym razem, jak właśnie ta scena się rozwijała, to ja mówię: no dobra, to teraz zróbcie ten cały temat z tego, nie muzycznie. Nie, to jest. Rozbudujcie cały temat. to wreszcie. Do tego. Natomiast te kilka nut, to jest temat, który przez cały film tak, towarzyszy bo są, bo są nam. Są dwa motywy: jest pam 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 i Ave Maria. i to jest coś dziwnego, bo tego było zdecydowanie za dużo. Natomiast ten motyw nowy batmański, mini Minimalistyczny, jest fantastyczny, fantastyczny. Jest bombowy. Nie nudzi się w ogóle mm. i fantastycznie pasuje klimatycznie do tego filmu. Natomiast Ave Maria pojawiało się tak często jak jeszcze nigdy. Dla mnie co prawda wiesz, ten utwór tylko i wyłącznie istnieje jako towarzysz muzyczny do tej epickiej sceny z Hitmana kiedy on, wiesz, niby umiera, ale potem wstaje i wszystkich morduje. Yy, końcówka czwórki, trójki? Nie wiem, tam pokazywałeś mi to, ale nie pamiętam, która to była. To jest ten stary Hitman, tak, nie, nie po Tak. Libucie. tak, tak. Yy, więc Ave Maria jest w mojej głowie wryte tylko i wyłącznie jako okay, soundtrack wam... do Hitmana. Okay, Ave Maria jest jako motyw przewodni ridlera ale tutaj mamy właśnie te, wiesz, ostrogi z nicości wychodzące i te cztery nuty i mówisz o, wychodzi Batman, a tam akurat jest banda tych przygłupów z, pomalow z pomalowanymi twarzami. Być może nawiązanie do Jokera, bo Joker się pojawia na trzy sekundy na sam koniec filmu. Oni bardziej ale... wyglądają jak te, 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 te takie rapujące klauny kiedyś były tam. Insane Clown Count Posse. Posi, coś tak, było coś no, ja obstawiam, że tutaj jest mniej lub bardziej świ świadome nawiązanie do jednak gierek arkamowych, gdzie w kolesi w maskach, była cała masa wiesz, bezimiennych siepaczy zła, których Batman mógł sklepać. Więc tu jest tam około dziesięciu kolesi, Batman wychodzi, kim ty jesteś? I am vengeance. Oczywiście, jako że Batman jest jeszcze świeżakiem, bo dwa lata to jak rozumiem nie jest dużo czasu, to oni tak trochę e, a ty kim jesteś? nie? Tak na zasadzie jakby nie wiedzieli. Więcej jest kolesi w kostiumach zwierząt w tym mieście, czy co? Do cholery. Może to dowiesz się w trzeciej części, ilu jest. W każdym razie Batman robi, co robi, czyli naparza Dostaje w łeb kilka razy, ale oczywiście to jest Batman, więc na nim to nie robi żadnego wrażenia. Ale to, co jest fajne, czyli to, że Batman jeszcze nie ma wyrobionej marki i że to nie jest oczywiste, że Batman jest dobry, to ziomek, którego uratował, potem jak sklepał wszystkich złych kolei, to ziomek mówi: Proszę, nie rób mi krzywdy. Ale zauważ, że on był tak symbolicznie połowicznie zły, nie? Tylko, bo on hmm. był dopiero w jakiejś tam fazie inicjacji pewnie. Nie, ten Grandu. co uciekł, ja mam na myśli tego, wiesz, tego chcieli napaść. A, ten okay, ziomek tak, spokoju. Tak, 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 ten okay. co uciekł, to patrzył na samym końcu połowiczna inicjacja na twarzy pół, tylko malunku, jasne patrzyli na siebie przez chwilę, wykumał, że puszczam je tak, wolno, i ten, dobra. I ten moment, kiedy wiesz, nie rób mi krzywdy, to już był ten moment, który miał ci powiedzieć, ej, Batman tylko myśli, że jest tak naprawdę dobry, a wszyscy mm. myślą, że jest zły. Yy, tak samo jak pozostali. Natomiast jeśli, natomiast. Chodzi, natomiast jeśli chodzi o samo naparzanie, które już się pojawia w tej scenie, to jest to naparzanie bardzo intensywne i nie oszukujmy się, Batman w tym filmie jest czołgiem. Tak, to jest koleś, który on ma, niby ma gadżety. Ma Batmobile, do, do którego też przejdziemy. Kryste, ale... panie, przez cały film mówię, jak fantastycznie, że on ma jeśli ma gadżety, to to są w miarę realistyczne gadżety i że je widać, że te jego saszety są wielkie, bo się wielkie, tak. muszą się te rzeczy gdzieś tam zmieścić. To nie jest inwentarz z gry wideo. I wtedy nagle w ostatnich tych, w tej ostatniej sekwencji pojawia się nagle fiolka zielonego serum z dupy, które on ma jeszcze miejsce na kostiumie, żeby sobie je wstrzyknąć. I ja mówię, po cholerę to zrobili. To jest bez sensu. Hubert to nie jest serum z dupy, to pewnie jest Venom. Ja jest wie... ten, Ale ten, to co jest... Bane go tam żarł. Ale rozumiesz, przez cały film było wszystko fajnie, nawet jak ma te, to ma na nadgarstkach te wielkie, takie wyrzutnie widoczne, a tymczasem nagle wyjmuje z kieszeni wiesz, zieloną fiolkę zawsze jak jest błyszczące serum, które i ma w kostiumie miejsce, żeby sobie je wstrzyknąć. No, po co? Bez sensu. Równie dobrze mógłby zobaczyć coś, co się dzieje i się zmotywować tym, wiesz? Adrenalina mogłaby mu skoczyć od tego, a niekoniecznie od jakiegoś. To był ukłon specyfiku. na pewno w, stro w stronę komiksów, bo jednak oglądali. Strasznie film... mnie to wkurzyło. Przepraszam. W takim razie to jest mój ostatni poważny zarzut do tego filmu. Dobrze, jak przejdziemy do Zoe Kravitz, to sobie przypomnij, że masz więcej. A te, O tym już powiedziałem, że jest, teraz tylko wiesz, nawiążę dobrze, do niego. Dobrze, w każdym razie tak. Absolutna zgoda, że te gadżety są realistyczne. Te gadż... Ten Batman to jest jak Casino Royale dla Bonda. Czyli to jest najbardziej przyziemny... I tam też był ten debilny defibrylator w samochodzie, nie? No, ale to, to był najbardziej odpa odpałowy gadżet w całym filmie, a też nie jest taki totalnie nierealistyczny, bo mm. jaki ładunek kurde, elektryczny jest potrzebny, żeby ci odpalić serducho? Akumulator w samochodzie ma większy. Więc okej. Okay. To tutaj ten wenom, tudzież inna, inna substancja pod koniec filmu, była tym takim najbardziej dzikim, powiedzmy od, odpałowym elementem, ale cała reszta, czyli rękawice, które potrafią razić prądem, wyrzutnie tych jakichś takich dziwnych strzałek czy coś tam, miał swoją, swój yy, grappling hook, czyli hak z wyrzutni wystrzeliwanych, którego bardzo skromnie korzystał. Bardzo skromnie, skromnie skorzystał. I co było super, jeszcze ta technologia Batmaństwa w tym roku drugim nie opanowała yy, tworzenia peleryny, która zamienia się w lotnie. Tylko miał ten taki porąbany, nadmuchiwany kostium latającej wybiórki. Tak, ale to wyglądało bardzo realistycznie, bo to wyglądało nie, to jak, ten, super realistycznie, jak ten tak. strój do skydivingu Dokładnie, tylko ciała. że z niższych wysokości, więc nadmuchiwany i, i taki pewnie zabezpieczający trochę, ale jak widać nie do końca dał radę, bo przypierdzielił w most, ale to też no, było dobre. A przy, nie bo, przycelował, tak? Nie przycelował, przywalił w most. Zobaczył, że nikt go nie widział, wstał i odkuśnykał się i na uliczkę. Wszystko jest spoko. dalej jestem Batmanem, więc git. No ale dobrze, jeszcze do tej ostatniej ostatniej raz do tej sceny pierwszej. Ona ustawia Batmana na ten film. Pokazuje ci, że on jest. On jest, wiesz, wśród ludu, ale tylko tam, gdzie faktycznie może się w tym momencie fizycznie znaleźć. I co jest super, jego baza jest pod miastem. On nie spierdziela gdzieś na, wiesz, na suburbia, gdzie są wille lordów, tylko on jest faktycznie pod Wayne Tower. Wjeżdża gdzieś tam jakimś tunelem metra tajnym, ma super wielką tajną bramę i ta jego jaskinia to jest po prostu bardzo, bardzo duża piwnica, gdzie nie ma, wiesz, otynkowanych ścian, tylko są skały, które pod każdym miastem gdzieś tam się znajdują. I to było super, bo on siedzi rzeczywiście w centrum, a nie tak jak, wiesz, jak się nazywa ten bogacz ze Simpsonów. Ten bogacz z Simpsonów. Ten stary. Ten stary, co ma swoją, wiesz, willę gdzieś na obrzeżach, siedzi na wzgórzu i... Burns? Burns? Nie, Berns to jest jego przydupas. Jezu, teraz przez pół podcastu będę się zastanawiał, jak się nazywa bogacz z Simpsonów. I y, to jest Batman, który, wiesz, siedzi w, w, w sercu tej bazy, y, w sensie w sercu zła w swojej bazie i nie wiem, czy to było dokładnie... Burns, Burns. Montgomery Burns. Nie, nie, Milburn to jest ten chłopczyk. Dobrze, Montgomery Burns, to teraz jak pan Burns Jak się ten drugi nazywa teraz? <laughs> Dobrze, sprawdź jak się nazywam przydupa z Bernsa. Smithers. Smithers. Dobrze, w każdym razie, I nie wiem czy to jest od razu po tej otwierającej sekwencji, ale jakoś bardzo niedługo, kiedy Alfred włazi do jaskini i mówi, ja tak, ja mówię, nie chcę, no, no, okay. przyjeżdżają ludzie, weź zostań Bruce'em Wayne'em, to nie chcę, nie obchodzi mnie to. Tak, Andy Serkis, który mówi z wybitnie brytyjskim akcentem. W tym ja filmie. nie wiem, czy on nie mówi z australijskim, czy on nie mówi ze swoim akcentem. A może to jest tak, nie wiem. W każdym razie. Nie no. Nie jest amerykański. Jeśli to był y, brytyjski, australijsko-brytyjski akcent, to był szale... W każdym razie był bardzo intensywny. Intensywny, tak. Wspominał, że był w rafie, więc zakładałem, żeby z brytyjskim. Znaczy, nie, obstałem, że jego po Może tak. Ten akcenty nie są aż tak, y, aż tak y, różne, pewnie na, na takie pierwsze słuchanie, że Ale można tak, się pomylić. wracając do tego, film ustawia Ci Batmana, po czym w tej scenie. O której mówisz, ustawia ci Bruce a Wayne. A, że to znaczy, Bruce Wayne jest nieważny. Nie, w ogóle. nie interesuje mnie w ogóle życie, tak. w związku z tym yy, będę I, ten. I dokładnie, i nawet jak już Bruce Wayne pojawia się publicznie trochę później, to, to jest pierwszy raz, kiedy zwróciłem uwagę na to, że ci wszystkie publiczne wystąpienia Bruce Wayne'a we wszystkich Batmanach do tej pory mm. pokazywały ci. Bruce Wayne, znowu nawiążę do Bonda, bo to jest gość. W idealnie skrojonym garniturze, który wygląda po prostu, wiesz, perfekcyjnie. Christian Bale, włoski uteg utegowane, nawet zmęczony już cyniczny yy, Batfleck jako Bruce Wayne, też wyglądał dobrze, głównie dlatego, że miał buły i wypełniał wszystko, co na niego wrzucili. A ten tutaj, kurde, biedny Bruce Wayne, który nie ma, ma po prostu wyrąbane. Tu jest to nawiązanie, o których nawet do fryzjera mówili, nie mógł pójść, nie? Do Kurta Cobaina, bo przecież pojawia się mm. Something in the Way w filmie, jeśli się nie mylę, trzykrotnie na pewno dwukrotnie, na początku i na końcu, to że postać Brucea Wayna, nie Batmana, Brusa Wayna jest inspirowana trochę Kurtem Cobainem i Tywrą jest jakiegoś przygerbiony, taki emo trochę. Bardziej emo niż Peter Parker jak to w spider jak to, jak to trochę? Chube, trochę. To ten garnitur i ta fryzura i to wszystko, jest, widać, że on tak po prostu nie ma ochoty to być. Ja to czułem, Jezu. I jeszcze nie przyjechał limuzyną, tylko czarną korwetą. Więc naprawdę ma tak bardzo wyjebane no wiesz, te tworzenie pozorów bycia filantropem bilioner, genius, filantropist, playboy i tak dalej, kim był Iron Man? No to jest jeszcze tak, wczesny Nie... Batman i o ile rozumiem sytuację, że Dlatego filmu Bruce Wayne był nieistotny i że to był wręcz cel reżysera, żeby mhm. pokazać, że to jest film o Batmanie, a nie o Bruce Wayne'ie I że to Batman jest tą prawdziwą osobowością, yes. a, a nie Bruce Wayne. I to jest może trochę coś innego w stosunku do po, poprzednich filmów. Yes. Ale za, zakładam, że w Sequelu ta sytuacja trochę się zmieni, bo przecież on wiesz, doznał olśnienia, że teraz musi. Tak, bo może do ludzi. pomagać na więcej niż jednym froncie tylko. Yy, tak, i że ta jego. Wayne Legacy jednak też będzie miała znaczenie. Tak, bo tu był potencjał na taki w sumie zaskakujący twist w zasadzie, że jednak jego tata był zły. Tymczasem jego tata był po prostu człowiekiem, który chciał dobrze i miał do tego środki, ale został przerobiony przez ludzi, którzy chcieli no. bardziej. Tak, zadarł z nie tymi, co trzeba i oni go przerobili. Zasadniczo. Jest. Natomiast. Y Bruce Wayne w tym filmie nie ma żadnego znaczenia, a mimo to może odrobinę wadzi. To znaczy on jest trochę zbyt chyba, wiesz, blady, zbyt smutny, zbyt rozczochrany i ma zbyt pognieciony garnitur. Ale ty, <noise> tylko odrobiny. Odrobinę, tak. Całe I... szczęście, że nie ma go więcej w tym filmie, bo gdyby go było więcej i on by był w takiej formie, to prawdopodobnie byłby nie do zniesienia, nie? Tak, bo byś, wtedy może ewentualne skojarzenie z Edwardem ze Zmierzchu, który jest, wiesz... No powolny, tak, tak, zdecydowanie. Natomiast to, że on tutaj jest tylko tak bardzo zdawkowo, powoduje, że wręcz jakby podkreśla ten. ten to on nie jest istotny. Tak, ale yy, dzięki temu, że Bruce'a Wayne a była nie było niedużo, to był bardzo dobry. Bo w ogóle ten film nie jest za bardzo zabawny. Ale kilka takich śmiesznych elementów się znalazło, i ten gag w postaci pukania do drzwi do klubu. W czterech różnych sekwencjach w cztery, na cztery różne sposoby. Bardzo dobry, że jest, oficjalnie jest Batman. Potem jest Batman, który bije, Batman, którego nie ma, Bruce Wayne, który się pojawia jako Bruce Wayne. Bardzo dobra, bardzo dobra sekwencja. I Te biedne, coraz bardziej obite. bliźniaki. <laughs> bliźniaki one w ogóle. Ktoś powie, oczywiście, ktoś, kto się zna dużo lepiej na komiksach niż ja, powiedział, że to jest na pewno nawiązanie do. Jakichś tam konkretnych bliźniaków z filmu, bo oni nie, nie mają imion chyba w tym filmie, tylko są jako The twins. Tak w ogóle biorąc pod uwagę reakcję publiczności nielicznej oczywiście. W, w sensie nie nie, że publiczność była nieliczna, tylko... Publiczność że nie, była liczna, tylko reakcja na, na bliźniaków był, była, była mniej. mniej a także na inne rzeczy, to tych nawiązań, takich bardziej, nazwijmy to, subtelnych, było więcej w tym filmie, ale my no, oczywiście jesteśmy tak. tępi, więc ich nie wyłapaliśmy. Dokładnie. My, my jesteśmy fanami Batmana powierzchownymi, czyli oglądamy. Ten, tą animację z 92. Batman Beyond. Ja mam ze trzy komiksy w domu. I przeczytałem jeden oraz wszystkie filmy widziałem. Dziękuję. Tak jest. Ja, ja nie będę nic mówił więcej, bo nie ma sensu. Wracamy do tematu odcinka. Dobrze. Tematem odcinka jest film The Batman, jakbyście się nie zorientowali, <laughs> mieli Państwo. Produkcja, która była dobrze nahypowana. Produkcja, która bardzo słusznie jest odpięta totalnie od uniwersum, które DC próbowało ja myślę, zrobić, tak, że... a, potem, a potem z tego zrezygnowało. I to Ale jak... jakby nie do końca zrezygnowało, bo jest Peacemaker, w którym na końcu się pojawiają ci, co akurat Puberty, ja nie mieli nie kontrakt tego. jeszcze. Ja nie wiem tego. Okej, okay, dobrze, przepraszam. Spoilery są. Ale ej, dobrze, HBO Max jest oficjalnie od dzisiaj y, w Polsce, więc Peacemaker oficjalnie serial jest obecny. Czekam aż się pojawi Legion samobójców Jamesa Gana, żeby go obejrzeć na tejże platformie, a potem wejdę w serial. Y, Myślę, i, że i bardzo dobrze, że Warner Bros. powrócił do koncepcji niezależnych filmów o niezależnych superbohaterach, bo oni mogą być dzięki temu tak różni i niekoniecznie muszą się wpasowywać y, w, w swoje realia. I tutaj rzeczywiście, gdyby nagle tutaj się pojawił na przykład Aquaman, byłoby niedobrze. Nie, dokładnie. I jeżeli mówimy o budowaniu takich mini-uniwersów teraz w ramach tego dużego świata DC, który zresztą próbuje budować jakieś pomosty tak zwane multiwersowe, bo przecież ten film o Flashu... A to jest że taki będzie... film, który mówi, wiesz, możemy zrobić co chcemy, dokładnie. bo mamy wyjaśnienie No, już no, na to no. I że on tam będzie coś tam łączył, coś tam z kimś tam jakoś tam. Zobaczymy, jak, jak zobaczymy. Ale póki co, to z tych takich właśnie Zamkniętych mini uniwersów, to tak jak byłem bardzo podekscytowany tym, co Joker zrobi, i że może będzie sequel podobno kręcony jest gdzieś tam wyciekła informacja, że jest jakaś wizja na hmm. Jokera 2. To, to, że ten Batman w zasadzie na 100% będzie dwójką. No to za chyba już 2, jest potwierdzone, lata, tak się wydaje. Szczególnie jeśli mówimy o scenie po napisach, yy, ale do niej wrócimy, jak zaczniemy o Ridlerze w ogóle mówić, bo na razie jeszcze go nie, nie liznęliśmy. Tak, na razie rzeczy. staramy się opanować tak, Pana Batinsona. To, 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 co może się zadziać w, tym, w tej wersji GOTAM i, i, i w tym, to to jest tak blisko y, gierek z serii Arkham, ale oczywiście z bardziej ukierunkowaniem filmowym, a nie naparzańskowym, mm -hmm. y, że tak jak tamta trylogia y, growa, o by prequelu nie mówię, była zrobiona z głową i bardzo fajnie, dzięki właśnie dobremu budowaniu świata i fajnemu dawkowaniu złoczyńców, to tutaj jako, że główny bad guy tego filmu nie został zabity dzięki Ci, Boże, filmu, to jest potencjał na zrobienie czegoś podobnego, tylko że jeszcze bardziej z głową. I to mnie najbardziej jara teraz w DC, czyli co się stanie z tym Batmanem dalej. Nie, że o, zobaczymy Kitona w filmie mm. The Flash, czy tam Flashpoint, czy jak on będzie się nazywał, tylko, że u, a co, Batinson pokaże za 2-3 no, lata? No tutaj rzeczywiście potencjał na rozwój fabuły, historii i świata w sequelu jest bardzo duży. Też ze względu na to, że tak naprawdę cały ten film służył jako jeden wielki... Prequel do historii Batmana, bo on tak naprawdę dopiero na koniec zrozumiał, czym tak, powinien to, być Batman. To, to, trochę jakby Spider-Man w MCU przez trzy filmy miał swoje Origin Story. Czyli się znowu muszą streszczać i zrobić wszystko trzy razy, żeby. <grym> tak, ale zrobili, tu akurat nie było tego pośpiechu, nawet no za było to... za mało pośpiechu troszeczkę. Tak, tutaj za to film jest trzygodzinny, więc <grym> był <grym> czas, żeby to odpowiednio nabudować. Dokładnie, ale to nabudowanie i też nie jest takie, że on od, od, zaczyna od zera, to nie było, o wpadłem do studni, przestraszyłem się, nie, to peża, więc... Więc wyjechałem na Lodowiec, żeby się naparzać z tymi. Powiedzieli, że zginęli i starczy. nawet nie było jego matki nawet. Ani w sekundę zwolnionego tempa nie było z jego matką. przesycenie Martą już jest za duże. Imię padło w narracji gdzieś tam w nagraniu. Był jego tata na filmie, Hubert, na materiałach wideo i tyle. Więc ten Batman nie zaczął od zera, ale jest na tyle blisko początku, że to jest prawie Batman początek, ale jednak nie jest to Batman Begins. Więc bardzo się z tego cieszymy, bo jest tu miejsce na pokazanie Batmana w inny sposób. A jak pewnie, drodzy słuchacze, wiecie, gdy pada pytanie dla naszych gości, kto jest najlepszym superbohaterem i dlaczego, to odpowiedzi są dwie: jest to albo Spiderman, albo Batman, a cała reszta odpowiedzi jest zła. W związku z czym ten film dobrze nas tutaj ugruntowuje w tym, że Batman jest bardzo spoko. Tak, jest spoko i ma takie piękne to spojrzenie, wiesz, ta kwadratowa szczęka za tej maski tak, szcze... i te oczy wiele widzące, mm. że tak powiem. Nie, jeśli chodzi o... O, właśnie i gadżet w postaci tej soczewki zajebisty. Bardzo ładny, bardzo fajny, chociaż tak. strasznie słaba jakość wideo z tego gadżetu, nie? Bo nie wiem, oko słabo przewodzi, wiesz, megabity czy co tam. Tak, natomiast, tak, więc Batinsona myślę mamy, mm. że tak powiem w gruncie rzeczy omówionego, więc pora przejść do pozostałych postaci. To ja bym, zanim Riddlera byśmy zostawili na koniec, to chyba chciałbym teraz przeskoczyć przez barykadę i powiedzieć coś o pingwinie. Tak, który jest postacią fantastyczną, świetną, bardzo fajnie, że tak powiem, zamieniona ta komiksowa postać, trochę karykaturalna pingwina i w odróżnieniu od danego DeVito, który był już totalnym takim wiesz, jakimś wymysłem psychopatycznym no, Tima Bertona. Hybryda między ptakiem a człowiekiem. No. Tak, to tutaj mamy urealnionego pingwina. Wszystko się zgadzało, tylko... No. Przez cały czas się zastanawiałem: po jaką cholerę zatrudniać Colina Farela, jeśli następnie zmieniamy jego wygląd do takiego poziomu, że w ogóle nie jesteśmy w stanie poznać, że to jest on? On mówi zupełnie innym głosem niż zazwyczaj, używa innego akcentu, więc jest w ogóle postacią nie do poznania. Nie wiem, jakby nie rozumiem tej koncepcji, bo strasznie mnie to męczy od jakiegoś czasu. Bo się zastanawiam: nie prościej było znaleźć gościa, jakiegoś dobrego, gru utalentowanego dobry, tak? tak? No. Y aktora, wiesz, koło pięćdziesiątki który ma wbudowany włoski akcent no, no. i który prezentuje się w miarę podobnie. Czyli trzeba było przeszukać po prostu <laughs> listę castingową do rodziny Soprano i zobaczyć gościa, który się dobrze postarzał dokładnie, przez ostatnie 15 lat. Dokładnie tak. Biorąc wszystko pod uwagę, Colin Farrell w tym filmie nie jest takim świetnym aktorem, że ta jego aktorska osobowość wychodzi spod tej protetycznej maski, no. bo nie wychodzi. Natomiast widać, że świetnie się bawi robiąc to, co o Jezu, robi. Fantastycznie i, i jest <laughs> nie do poznania, więc ja, Hubert, odpowiedź na swoje pytanie: to jest to, że idziemy po Oscara za charakteryzację. No tak, prawdopodobnie taka Albo jest. Albo właśnie... przynajmniej po nominację za charakteryzację, co myślę, że jest ba bardzo yy, prawdopodobne. Yy, czy, widziałem filmiczek, gdzie pan Colin Farrell mówił, że cała zasługa za to, pomijając oczywiście, to, jak wygląda, za to, yy, jaki jest yy, OZ. Czyli pingwin w tym filmie to jest ym, dla jego y, pani od diale dialect coach, pani mm -hmm. od akcentów. I y, materiał wideo z jakimś dozorcą z lat 80 z Nowego Jorku, pan, który już nie żyje, ale że oni oglądali jakieś stare materiały z Nowego Jorku, gdzie ludzie gadali do kamery po prostu różne rzeczy i zobaczyli o! Ten gość, będę symulował tego gościa. A I, proszę, to widzisz. Że bo... Zasymulował gościa, którego po prostu obejrzał na filmiku. Gościa, bo myślę, który... myśl, że, myśl, że każdy miał takie skarżenie, że to jest takie jakiś totalny amalgamat Ala Pacino i Roberta De Niro z no, młodszych jest, lat. A to jest jakiś prawdziwy facet, który żył w, lat temu naście czy dziesiąt w Nowym Jorku e, i on go po prostu, wiesz, jak to się mu... po polsku by się powiedzieć, że przekanałował go, nie? on <noise> zrobił channeling tak, tego w każdym szpana. razie tutaj mamy przykład, jak w dobry sposób symulować włosko-amerykański akcent w odróżnieniu od filmu Gucci, gdzie Pat, mamy najgorszy, na najgorszy, Leto, tak? najgorszy <głos> możliwy <głos> sposób. I ten, że pingwin w tym filmie jest bardzo fajnie pokazany jako gość, który, okej, okay, na pierwszy rzut oka to jest zły go, to jest, to jest bad guy tak zwany, ale on stoi na tyle blisko tej granicy, fajnie tak balansuje i to, że nie jest zlikwidowany w żaden sposób, daje mu nadzieję na to, że w przyszłości po tej, wiesz, po likwidacji największego bandziora, czyli pana falconi to y, przejmie tą pałeczkę bycia dobrym, wielkim bad gangsterem. No, czy dobrym, to nie, nie powiedziałbym. Dobrze, ale w dobrym Filip, sensie wiesz. W tym filmie wszyscy są moralnie ambiwalentni. Ambiwalentni są, <laughs> tak, są. Ambiguous. To y, on jest na tyle taki, no, trochę jest sympatyczny. Okej, okay, postrzelał z karabinu do, do Batmana i do kobiety Kota, jak tam z magazynu wyszedł, bo zobaczył, że mu kradną kasę. Ale ta jego rozmowa pierwsza w, w jest klubie jest z, z To z zasadami, może Dokładnie. tak. O. Bardzo fajna. To, jak potem go złapali. Jim Gordon i Batman złapali go yy, po tym pościgu, i <śmawia> rozmowa sprowadziła się do tego, że Batman nie umie po hiszpańsku. <śmawia> tak, a także do tego, że powiedział to, co wszyscy na publiczności mają w głowie, czyli: Ja nie wpaliście na to, że góra y szczur ze skrzydłami to jest nietopez. <śmawia> <śmawia> Może to o tobie mowa? Ty, frajerze, o tak, i bad cop, i bad shit cop. <śmawia> To też było dobre. I oczywiście śmieszny gag w postaci związanych nóg, więc pingwin, który chodzi jak pingwin, ale nie dlatego, że to jest część jego charakteru, tylko dlatego, że miał związane kostki. Tak, oraz, ca oraz całkiem efektowny pościg samochodowy. Tak, I właśnie tu możemy, odhaczając już pana pingwina, który jest bardzo pozytywną stroną tego filmu, zahaczyć o Batmobil, czyli kopia pojawienia się bohatera. Batman pojawia się wychodzi z ciemności w akompaniamencie muzyki Batmobil dzięki temu, że byliśmy w kinie IMAX, pojawia się nie tyle przy akompaniamencie muzyki, tylko pojawia się przy akompaniamencie tak potwornie basowego ryku silnika, że się trzęsą się odpalany Batmobil jeszcze zanim włączy w ogóle tą super wyrzutnię na, na, na dupie, co ma ten kurde, wiesz, ten nos z szybkich i wściekłych, tylko w wersji Batmańskiej. To Batmobil, który wygląda... Ej, to jest kolejny który przyczepił rakietę do zwykłego muscle -cara. To tu jednak zrobił trochę więcej. Nie ma tam żadnych gadżetów, to jest po samochodu, który musi wytrzymać przejechanie przez płonącą ciężarówkę. Dokładnie tak. To ta scena pościgu i to jest jedyna scena, w której występuje Batmobil. Pojawia się z nienacka. I właśnie Robi... dlaczego on jest tylko w tej scenie? I dlaczego Ściga pingwina, wygrywa, koniec. I dlaczego właśnie potem z tego absolutnie fantastycznego, genialnie zaprojektowanego i wizualnie sycącego samochodu, mm. on się przeziada na ten dziwny motorek, który no, on wygląda motorkiem... po raz kolejny jak Zadama Westa. No. On tym motorkiem jeździł wcześniej, po prostu no ja wiem, on an... wie, że w Gotham są korki, a Batman musi się szybko przemieszczać między miejsc... miejscami i motor jest po prostu lepszy. Motocykl, przepraszam. Widzisz, kolejna rzecz, która jednak mi nie pasowała. Jest, jest ich trochę, ale to jest chyba też takie tak, świadectwo siły tego filmu, że mimo to ja uznaję, że to jest naprawdę dobry film. Tak, po fakcie sobie po prostu przypominasz. Dobrze, więc Hubert Riddler jest bardzo ważny do odhaczenia, ale jeszcze są dwie ważne postacie w tym filmie. Jest to Jim Gordon, czyli Jeffrey Wright. Jeffrey Wright gość, może... który tak. robi cokolwiek w jakimkolwiek filmie i zawsze jest wiarygodny. To tak. jest fascynujące. Jego fantastyczna, prosta charyzma aktorska zawsze powoduje, że ty wierzysz w to, co on mówi do tak. ciebie z Czy ekranu. ma przyklejone włosy cudze, czy ma, jest Łyzy, jest czy ma włosy swoje, czy gra, wiesz, malarza w Nowym Jorku, ile to było lat temu? 30? Czy jest kurde androidem w serialu HBO? Nieważne, ja po prostu jak go kupuję, ja wierzę mu. <gry> tak, to jest, to jest Jeffrey jak to... tak. To jest, to jest jeden z lepszych Jimów Gordona. To jest aktor, który się sprawdza. Tak, bo tak jak w y, y, uniwersum jeszcze, jak istniało y, DC, y, był J.J. Johna Jameson, który udawał Jim'a Gordona. To, yy, nie, to nie. Przy całej wielkiej, wielkiej sympatii do Jackie Gordona. Gary Smosa, Oldman? Nie. Gary Oldman? Yes. Why not? Ale jakoś tutaj tak nie wiem, naturalnie to wyszło. I ta chemia między Batmanem a Gordonem, mm. szczególnie, że oni się spotykali tak bardzo przyziemnie. W sensie albo on włączał lampę i się spotykali na dachu, albo ten przyjechał samochodem, ten przyjechał motorem i mówi: Ej, siema, co tam, o co ty nie włączyłeś sygnału? No to chodźmy sprawdzić o co chodzi. Bardzo dobre. Takie naturalne, you know. Tak, więc tutaj nie ma się absolutnie czego przyczepić. Jeffrey Wright jest bardzo dobrym teraz jeszcze y, po, nie komisarzem nawet tylko, bo jest, 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 y, jest, wstępem, inspektorem? Nie jest wiem. wstępem do komisarza jest wstępem Gordona. Do komisarza, ale tak. już wiemy, że tym komisarzem zostanie lada dzień. Tak, bo dwóch umarło w <śmiech> tak, <śmiech> więc Więc wygrywa walkowerem. Y, więc tutaj chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Jeffrey Wright dla mnie w każdej praktycznie roli jest zawsze super, więc, więc oklaski. Dobrze, Hubert. Kobieta-kot. I tu się pojawia ten problem. Bo o ile sama postać jako postać w filmie i, no. i, i jej historia i sposób przedstawienia i motywacja i, wszystko. i, motywacja, i to, co <laughs> sobą reprezentuje i nawet to, jak jest pokazana jest wszystko ok. Natomiast nie wiem, czy to jest moja wizja, tylko czy to rzeczywiście tak jest, ale ta taka szalenie sztuczna, plastyczna twarz Zoe Krawic, i te jej napuchnięte usta powodują, że ja absolutnie jakby nie kupuję tej roli. Czyli krótko mówiąc, jesteś uprzedzony do czarnych, Hubert. To są i naturalne usta, i tata jest czarnym gitarzystą, I mama chyba też, nie wiem. Nie, młoda Krasowa, absolutnie w tym filmie ona po prostu jakby cały czas dla mnie emanowała taką patrzcie, jestem ładna. Patrzcie, jestem fajna. Okay. Natomiast gdzieś zaginęła mi ta postać w jej kreacji aktorskiej. No. Najbardziej, wiesz, aktorską rzeczą w, w całej tej postaci była dla mnie ta idiotyczna maska, która nie dość że miała te takie pseudo kocie uszka, bo była trochę źle dopasowana do głowy, to jeszcze miała najbardziej idiotyczną opaskę na nos, która przeszkadzała w oddychaniu. Ja się zastanawiałem, o co w tym chodzi. Tak, nie, bo jakby kluczem do masek, przynajmniej w tym uniwersum, jest to, że one zasłaniają tak mniej więcej jedną trzecią twarzy, maksymalnie pół. I bez problemu zidentyfikujesz osobę pod tą maską, ale przez to, że widzisz wiesz, głównie szczękę i oczy, no to nie, nie, nie mam pojęcia, kim jesteś. Więc tutaj, tutaj chodziło o to wiesz, samo, ale to było, widać... było bardziej symbol, bo ona lubi koty. No ale było... mogła ja sobie wiesz na... pod, podnieść, żeby chociaż nos miała odsłonięty, nie? Zgadzam się, ale to była po prostu najbardziej, pewnie wiesz, najszybsza maska do w chacie, jaką miała. A także, a, a, a także, a także drugi zarzut, myślę, no. że trochę przeszarżowali w przypadku scen walki, które dotyczyły kobiety, kota. Czyli, znaczy, że ona jest za dobra dla znaczy, nich, tak? Nie nie, nie, za dobra, nie, nie za dobra. To akurat było fajne, bo jak się tam próbowała z Batmanem ten, to została bardzo szybko uspokojona, że tak powiem. No tak, nawet kurę John Torture jej przywalił, to też Dokładnie, szybko się Dokładnie, nie, natomiast za bardzo chyba próbowali pokazać tą taką... Gibkość, gimnastyczność i yy, wiesz, ciągle Przy, kopała za, bardzo efektownie z półobrotu, i takiego. Czyli yy, za, za dużo tak zwanego w, przykuma i te kocie ruchy, tak. Tak, w tej takiej w, w miarę stonowanej, wiesz, brutalnej, mocnej, realistycznej walce tutaj ona się jako jedyna wyskoczyła jak z jakiegoś filmu yy, karate. O Kung Fu wushu okay. i tak dalej. To ja z racji tego, że nie mam żadnych uprzedzeń wobec Zoe Krawic, ale nie dlatego, że jest jakąś wybitną aktorką, bo z drugiej strony ja tak sięgając pamięcią, to ja nie widziałem jej zbyt wielu w zbyt wielu filmach. Teraz jest coś chyba na, na zresztą nowej platformie. Ty się powiedzieć hashtag we współpracy z Warner Bros. A, wszystko tak, spalone. We współpracy z Warner Bros, aczkolwiek nie dostaliśmy biletów. No właśnie. To chyba jest coś, też nawet sprawdzę, czy sięgam. Niki te... się nazywa. Niki. No właśnie, czy dobrze kumałem, że jest coś tam. Tak. no, to jest Kravitz na HBOMAX, yy, ale głównie ona jest tą motylicą wątrobową z X-Menów, tych nowych, młodych dla mnie. I no i teraz jest kobietą kotem, nie umarła, nie dostała Bęcek, będzie bardziej kobietą kotem, i jej yy, śmieszna Lina stanie się faktycznie biczem, czyli jej atrybutem. Jej usta obstałem, że jednak są naturalne, <grystanie 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 nawet jeśli robić. są to one są ciągle na Nie, tym ja wiem, planie. one są strasznie na pierwszym ja, planie. Ja mam takie wrażenie, że ona cały czas jest tam i ona mówi patrzcie tu, jakie mam usta. Ale, ale ona też, wiesz, i miała, rozumiesz, obcisły strój, i miała różne peruki, powinna patrzeć na inne rzeczy jako, wiesz, no właśnie, i prosty mężczyzna. I to właśnie tylko emanowało na zasadzie patrzcie na mnie, a nie na zasadzie patrzcie jaką postać tworzę. To jest już przekleństwo bycia piękną kobietą, Hubert. Choćbyś zrobił wszystko jako piękna kobieta, to i tak będą patrzeć Nieprawda, na dupę fiej. i Cyt cytując i usta. Cytując premiera Pawlaka, jest wiele pięknych i atrakcyjnych kobiet, także w filmach. I one często jednak potrafią też, wiesz, zagrać, nie? A... Panie premierze, gdzie pan jest? Potrzebujemy pana. Dobrze. Zgadzam się w 100 z tym, co powiedziałeś wcześniej, zanim wjechałeś na Zoli Krawiec, że wygląda nie tak jak trzeba, że i fajnie jest umotywowana i nie jest zbytnio jakaś taka przeszarżowana, jeśli chodzi o siłę i jeśli chodzi o, wiesz, komiksowość. Ale wielki plus za to, że jest rzeczywiście taką postacią pomocniczą. Tak, to jest sidekick, trochę ten jej to, co nie do końca mnie tak kupiło, to jest ta, ta chemia z Pattinsonem, czyli to, że ona i Batman tak trochę na siebie lecą, ale nie do końca, co mm. jest częścią nieodzowną ich związku i komiksowego, i filmowego, i growego. Więc tu nie do końca to zagrało, ale to może przez to, że Batman był bardzo aseksualny w tym filmie. On starał się, wiesz... Women Repellent, jak złota ta, bransoleta we Francach. To tutaj to samo, tylko że Patinson był złotą branzoletą sam w sobie, bo on ma ważniejsze rzeczy do roboty niż wiesz. Piękne kobiety po prostu. To, to, to nie do końca mnie przekonało, ale cała reszta spoko. Minus te ostatnie 5 minut filmu, gdzie musieli się koniecznie pożegnać na cmentarzu, bo po co? To generalnie ok. Dobra, Paul Deno, Riddler, go. Wiesz co, Paul Dano, Dano, Mr. Paul. Tak. Generalnie odkąd wiesz, zobaczyłem typa w There Will Be Blood, czyli aż poleje się krew, to. Powiedziałeś, to jest gość. To jest gość, który umie grać psycholi. Tak, to jest gość. Jak wpiszecie. Nie wiem, czy to dalej działa, ale jakiś czas temu było, jakbyście wpisali w Google Punchable Face, czyli jak to mówią. Twoja morda jest jak akumulator, nic tylko ładować. To Hubert podobno poldajno był wysoko w wynikach. No nie, nie Czyli tak. krótko mówiąc, to jest gość, który jeżeli go nie znasz i go widzisz tylko, masz o tym przywalić, bo jest jakiś taki dziwny. Tak, Więc o... to się idealnie nadaje do postaci Ridlera. Tak, on tutaj po raz kolejny bardzo mocno jak w 7 mieliśmy, wiesz też. Bardzo psychicznego psychola. Co prawda, Mieliśmy Johna Smitha w postaci teraz aktora, o którym się nie mówi. Tak, bardzo podobało mi się fakt, że ta jego nietypowa natura została poniekąd wyjaśniona pewnego rodzaju pewnie jakimś intensywnym spektrum autyzmu bo on miał te swoje tam dźwięki, które lubił wydawać, jego, żeby się jego, jego dziwność nie została wyjaśniona spektrum autyzmu Hubert, tylko tym, że on jest, wiesz, on jest reditorem on, on ma właśnie, swój kanał. Ale to właśnie, to trochę się, że tak powiem, uśmiechnąłem w trakcie, kiedy powiedzieli ej, on na tym YouTubie swoim ma jakieś 500 subskrybentów. I ja pomyślałem, kurczę, my też mamy około 500 subskrybentów na YouTubie. No, I to właśnie to... chciałem powiedzieć, że to jest przestroga, co się dzieje z niepopularnymi YouTuberami youtuberami, jeśli za długo nie zyskują popularności. Prosimy lajkować i subować, bo będzie źle z tym podcastem zaraz. Tak jest, oczywiście podcasterów to nie dotyczy tylko, wiesz, twórców tak, po podcasterzy wideo. podcasterzy to jest elita tak. twórców tak. kontentu internetowego. E dobrze, e bardzo mi się podobało, że Paul Deino, przez, mimo tego, że była oficjalna informacja, tak, on gra Reddlera, no wystarczyło sobie, tak, wystarczyło sobie, jeżeli nie wiecie jak wygląda, to wystarczyło wpisać po prostu jego nazwisko w Google, byście zobaczyli, a to ten gość na przykład z There Will Be Blood. To w filmie trzymano jego twarz w tajemnicy bardzo długo. Jego creepy mask trivia, która jest maska, która była pomysłem jego samego, czyli mówił, kim, ten, w sensie jak ten koleś mógłby wyglądać i co mógłby robić, żeby nie zostawiać dowodów, ale jednocześnie być, wiesz, tajemniczy i przerażający. Przez chwilę myślał, żeby sobie zrobić maskę z tej srebrnej taśmy, którą okleił pana burmistrza na samym początku filmu. Ostatecznie postawił na maskę tam jakąś było napisane w tych w tak, komentarzach to... combat mask tam. Jakaś, jakaś zimowa maska no, do walki to, zimą, że Podobno tak. ta maska bardzo mu na początku odcinała dopływ tlenu. Jak się ekscytował w czasie filmu, to mu mózg pękał trochę i że nie mógł spać potem. E, ale to jest, jego, to jest jego wkład w postać dodatkowy, czyli to, że po prostu wybrał sobie taki kostium, że ta jest e, to jest gość, który wiesz, teorie spiskowe, tylko pociągnął je dużo dalej, czyli faktycznie zaczął zabijać, a nie tylko facet, który siedzi z karabinem przed kamerą i udaje, że jest groźny. Tak, ale tutaj no ta koncepcja że on nagrywa te filmiki i że są te filmiki takie creepy, trochę straszne, trochę jak piła, trochę jak siedem, trochę jak Joker z yy, Dark Knight. Ale to bardzo współczesne takie, bo widzisz to jest, wiesz, to jest Q nie? I, to, I jego ludzie, którzy oglądają gościa, który pierdzieli jakieś farmazony, tak, ale oni to kupują w 100%. I tak, ja rozumiem. I też bardzo jakby doceniłem to, że okej, okay, poszli drogą, jestem jak ziomek z piły, i mam różne dziwne urządzenia, które przyczepiam mhm. do ludzi, żeby zginęli. To, że mimo wszystko one też były takie bardzo mocno chałupnicze, tak wybitnie tak. chałupnicze były. Były, wiesz, plastikowe rurki y, dla y, szczurów i innego tego typu rzeczy. Nawet jak były bomby, to były bardzo mocno takie widać siermiężne, chociaż mm. ta bomba, która była, on miał na szyi przyczepiona, była jakaś taka bardzo... Ale tak, ona była, bo zwróćcie uwagę, że w chacie yy, jak trafili w końcu do lokum ridlera to ta sama w końcu bomba... Jak trafili do tego mieszkania był... tego tak. typa z 7, tak? tak no jak trafili do mieszkania typa z 7, to tam były te wszystkie rzeczy, których użył we faktycznych swoich zagadkach i zabójstwach w wersji testowej. Mm. Czyli on zbudował każdy z tych gadżetów na początku, sprawdził jak działa, a potem użył wersji doprecyzowanej, do ulepszonej, nie? Tak, Riddler może nie był takim Riddler jaki by ci się kojarzył z komiksów i, i z filmów, był taką bardzo jedną chyba z najbardziej takich no nie, urealnionych, uwspółcześnionych i... Z, tak, nie u, był pojebem w trykotach ze znakami zapytania, tak. tylko gościem, który ma zamiłowanie do, wiesz, wymierzania Cześć, usunę, sprawiedliwości. Usunęli z niego jakąkolwiek część sposób, radosną, tak. że mhm. tak powiem. Natomiast to, że on też był bardziej w tym filmie może nie tyle postacią co koncepcją ideą mm -hmm. w sensie on był takim everymanem właśnie anonem tak no, właśnie. no 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 dokładnie to mi się podobało mimo tego że czytałem parę rzeczy że parę recenzji gdzie to był pewnego rodzaju zarzut że nie pozwolili mu stworzyć tak naprawdę postaci w tym filmie Pozwolili mu na to troszkę pod koniec, jak już został złapany i zamknięty, kiedy miał okazję pogadać z Batmanem i z Jokerem. I, z Jokerem. I miał okazję, to zresztą było bardzo ładnym udowodnieniem tej tezy, yy, która się pojawia gdzieś tam w komentarzach i w recenzjach: że Riddler w tym filmie myśli, że Batman jest tak samo pojebany jak on. O, kolejny kość w kostiumie, który wymierza sprawiedliwość bo jak on adresował te wszystkie tak, to z, koperty. De, to był te, bardzo fajny twist fabularny ta, taki, że, tak naprawdę. Ej, ja myślę, że ty, ty jesteś gościem z tej samej gliny. My się rozumiemy, tylko jeszcze się nie spotkaliśmy. To ja ci wyślę wiadomości. I jak zobaczył, jak został złapany w tej knajpie wyciągniętej z obrazu tego słynnego amerykańskiego, co nie pamiętam jak się nazywa, to jak zobaczył, że Batman go widzi przez szybę, to nie uśmiechnął się dlatego, że haha, bo mój plan jest tak zajebisty, Batmanie, że zaraz cię przerobię, tylko o, mój kolega. Nareszcie się yeah. spotkaliśmy, nareszcie się zobaczymy. Co prawda jestem sobie w stanie wyobrazić, że byłaby dużo łatwiejsza ścieżka, żeby gdyby on chciał dotrzeć do niego i rzeczywiście miał takie poczucie, że Ej, ten koleś myśli tak samo jak ja. No. To generalnie mógł to zrobić w dużo łatwiejszy sposób, nie? <laughs> Natomiast yy, wtedy nie byłoby tego filmu w ogóle. Tak. Ale to y czekaj, to teraz jeszcze wejdę ci słowo, czy on wiedział na 100%, że Bruce Wayne jest Batmanem? Czy on się domyślał? Czy to my się mamy domyślać, że on się domyślał? A tak naprawdę nic nie wiedział. Yy, moje przekonanie jest takie, że nie wie aczkolwiek zostało to pozostawione takiemu, na zasadzie to nie o to chodziło, może wie, nie W ogóle może nie o to nie chodziło, wie, tak, ale może ciekawy, nie? Więc to... w najprostszym rozumieniu to to twist miał polegać na tym, ej, on myśli, że on wie, że on jest Batmanem, a tymczasem to nie o to w ogóle chodzi. Dokładnie, ej. chodzi o to, żeby wykorzystać to, że jakiś debil zbudował tak miasto i, pod poziomem i, wody. I, tak, i chodzi o to, że on, <grym> wiesz, nie chciał się z nim zobaczyć, żeby mu powiedzieć, haha, ja wiem, że ty jesteś Bruce'em Wayne'em, tylko żeby mu powiedzieć, ej, to teraz ja już siedzę, ale ty zrób te resztę. Fajnie, nie, fajnie wymyśliliśmy razem. Weź skop Bruce Wojnowi Ja rozumiem ten cały moralny dylemat, że ja myślałem, że jestem dobrym Batmanem, a tak naprawdę jestem tak samo zły, jak pozostali przynajmniej w oczach ich także niektórych mieszkańców Gotham. W związku z tym muszę przemyśleć całe swoje działanie oraz przeewaluować swoje podstawy moralne. No dokładnie. Tak właśnie było, Hubert, i to jest to, co ci nie pasowało pod kiedy Nie, to było fajne. Batman w w zwolnionym tempie niósł ofiarę do helikoptera, a ludzie na niego patrzyli nie z przerażeniem. Po raz kolejny nie był to poziom, <laughs> wiesz, Supermana z rękami rozpostartymi na boki I am Jesus, tylko ale trochę piętro niżej. Ale tak, to był ten... Do tego momentu wszystko było super, bo mówisz, okej, okay, zrozumieliśmy, on hmm. myślał, że Batman jest taki sam jak on, i w związku z tym Batman nie wiadomo, czy jest dobry, czy jest zły, i musi przemyśleć to, jakim jest Batmanem. Super, wszystko wiemy, nie dopowiadajmy więcej. Następna scena, dopowiadamy dokładnie, <grym> <grym> dokładnie to. Okej, okay, no ale widzisz, to się stało na tyle późno w filmie, po tych już 16 latach, które spędziliśmy w kinie. Aha, chciałem też powiedzieć, że w filmie był też Andy Serkis, o którym się trochę powiedzieliśmy, i właściwie chyba więcej nie trzeba mówić, bo on był dość mocno nijaki jednak. W sensie było go mało, to nie, nie potrafi. Trafił tak ładnie ukać jak. Michael Caine? Jak Marco Caine. I, i nie był tak cool Alfredem jak Irons. Dokładnie. Bo jednak. To jednak, jeżeli chodzi o ranking Alfredów, to mimo wszystko Andy Serkis jest dosyć nisko, ale głównie dlatego, że było go mało i jego głównym zadaniem było zostać rannym w wybuchu, żeby Batman zrozumiał. Ale przynajmniej że... bo bombę przytomnie odrzucił. Nie? Bombę przytomnie odrzucił. Po tym, jak ją rozpakował. <grym <grym> tak. Mimo, że I Zobaczył, mimo, że koperta mimo, że... była wodo... ognie Ale co to za lokaj w ogóle? Przecież ten list był adresowany do Bruce Wayne'a, nie? No. Są za niego wszystkie, całą pocztę od. A no, w sumie tak, bo Bruce Wayne jest taki. No. Ma w dupie społecznie procedury. niedostosowany, no, 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 że, że, nie że nawet listów. nie otwiera poczty. No. Dokładnie. Więc ten Alfred jest dosyć nisko w rankingu Alfredów, ale skoro przeżył, to może y, będzie szansa się zrehabilitować w Batmanie w 2. Zobaczymy. Ale sam Pattinson jako Batman. Nie Bruce Wayne, nie? jako Batman, bo to jest jednak bardzo. Wy... Mam wrażenie, że to Z dodane na początku amerykańskiego tytułu. ma po prostu mówić. Że to, to nie jest jakiś tam Batmanie, Batman, tylko tak. to jest tak, to jest, bo chyba Bartonowski Batman to jest po prostu Batman. Tak, tam, Batman. tam nie ma Z, nie? Tak. Więc to Z mówi ci, że to jest film o Batmanie. O tym jednym konkretnym Batmanie, który jest najbardziej Batmański z wyłączeniem yy, yy, Batfleka yy, z wszystkich. I yy, yy, ta dynamika yy, Batmana versus społeczeństwo. Bardzo fajnie wybrzmiała w tym filmie i jeśli tylko nie będzie takie cięcie brutalne, że teraz zobaczymy Pattinsona 3 lata później, 5 lat później, kiedy będzie bardziej batmański, bardziej komiksowy, bardziej taki jakiego znamy z innych filmów, to myślę sobie, że no, 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 ta obowiązkowa trylogia, bo przecież nie ma teraz innych filmów za duże pieniądze, lub pięciologia, jak te. Trylogia, fantastyki. ale ostatnia część podzielona na dwie części. No, tak było ze zmieszkiem, <grym> chyba jeśli dobrze pamiętam. Oś, siedmiologia, ale osiem filmów, jak z Harry Potterem i te bestie fantastyczne, zwierzęta, które Któreś powinny prawda, być bo... trylogią, ale a jest nigdy pięć. Nie skończą, będzie filmów pięć, bo to wiemy już od dawna. Aby, Też zresztą Warner Bros. Ale będzie ostatni to... będzie podzielony na cztery kolejne. O, no, tak. To tu, no tutaj jest bardzo fajny potencjał, i to jest właśnie yy, potencjał na przyszłość. I tu jest, wrócę teraz do tego, co, yy, o co spytałeś, zanim zaczęliśmy nagrywać, czyli yy, strona internetowa, która pojawia się prominentnie, Hubert, w czasie filmu. Tak, gdybyśmy. Gdzie Batman wpadł na to, że gdybyśmy, jednak adres. Gdybyśmy wrócili, Filip, do no. złotych trzonków, które rozdawaliśmy niedawno i najbardziej rozczarowującą scenę po napisach, ta <laughs> byłaby dość wysoka. Tak, zostaliśmy do, do, do końca samego. Bo, bo była napisana. Był, internet powiedział, że coś jest. No mówię, no dobra, no to zostaniemy. I to coś jest, to było mniej więcej 5 sekund y, szumu internetowego, który ci mówił, żebyś po prostu wlazł na tą stronę, która wcześniej w filmie się pojawiła, czyli rataalada.com. Ta strona istnieje i ona tam wyświetla tajemniczy kod Riddlera, który ci mówi, w skrócie mówi ci, he, myślałeś, że skończyłem? Nie, 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 to jest dopiero początek. Czyli co, chce mi powiedzieć, nie nie. że on w tym pierdolu, w którym siedzi, warkam, ma. Y Dostęp do internetu. Oczywiście, on ma dostęp do wszystkiego, jest hiperinteligentny. E, I ma nowego kolegę, który mu w tym pomaga. W każdym razie, te, ta strona, oprócz tego, że mówi ci, że jeszcze będzie więcej rzeczy, czyli Batman 2, to tam się pojawia numerek. I ten numerek odnosi y, nas do konkretnego bardzo komiksu batmańskiego z 70., jeśli dobrze pamiętam, 4 roku, który ci mówi, że tam występuje Two Face. W tym komiksie, po raz pierwszy. Więc, a, to oprócz tego, że teraz mamy Jokera, Riddlera, to jeszcze. I tu trochę się boję. Będziemy mieli czterech badguyów w kolejnym Batmanie, bo Pingwin przeżył. Mm -hmm. Wiemy, że zostanie y, jakąś wersją króla zbrodni. W Gotham, bo przecież a może. Falcone... A, może w tym, a może w tym filmie będzie kombo Jokera i dwóch twarzy, bo przecież widzieliśmy tylko kawałek twarzy. Dokładnie, i gęba dosyć zrypana. Dość zrypana, w sensie. <laughs> gęba, i był określony jako nieznany. Tak, a, unnamed Arkham e... Inmate. Inmate. Albo prisoner, tak. tak, więc y, nie wiemy. Zakładamy, że to jest Joker bo była mowa o tym, że Barry kigan, który Nie no, było grał... bardzo, było bardzo że tak powiem, yy, wink, wink i ten śmiech jest... i wszystko, I tak. A just a clown bla, bla, bla. No, ty... ale kto wie, w każdym razie, że podobno TwoFace, więc teoretycznie jest szansa, że pojawi się i Riddler, i Joker, i two -face, i Pingwin za dużo. Nie potrafią więc... się powstrzymać mówię ci, tak, to jest... ten. więc yy, ufam, że tam zostanie jakieś utemperowanie dokonane ale yy, piękna yy, zdobiona, gotycka brama do świe świetlanej przyszłości gości tego y, y, Batmana została otwarta w sposób niezwykle skuteczny i efektowny. Aczkolwiek chciałbym tutaj no. powiedzieć, że jeszcze w tym filmie jest jeden bohater, którego pominęliśmy, a którego zasługa w tym filmie jest największa prawdopodobnie. Pan y, Peter Sarsgaard czy pan George Turtura? Nie, pan Peter Sarsgaard jest spoko ziomkiem, jak to też zawsze bywa, jak on jest, ale mm, też tak. nie miał za dużo do zagrania, po tak. prostu jestem... Y... Zagrał słabego podrywacza Jestem, zap jestem, po jestem za zapijaczonym, i... skorumpowanym tak, tak. prokuratorem, ale y, całkiem sympatycznym. Tak. Natomiast nie, Filip, ja mówię o... Osobie, która Jednoosobowo w tym filmie odpowiada za rozwiązanie całej zagadki. Czyli o tym czy w tym przypadkowym a, policjancie, który tym. mu powiedział: Ej, bo mój teść, czy ktoś tam jest, ten, kładzie dywany, i ja wiem, że ten nóż służy do, masz rację. do dywanów, policja... i wtedy Batman robi. Mm, I okazuje się, że pod dywanem jest to, tak. co trzeba, żeby rozwiązać wskazówkę. Okej, okay, masz rację. On na Najlepszy mówił... detektyw na świecie. <laughs> on na początku mówił w filmie: Do wpuszczasz go tu, to był chyba ten sam, co powiedział, że nie może tu wejść Batman, a Gordon mówi: a on jest ze mną. tak to tak, randomowy, wąsaty policjant jest taki. Także nie, kudos dla niego. Niewyśpiewanym nie bohaterem, jak to mówią po angielsku. A także, Filip, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, której się mogę doczepić w tym filmie. Proszę. Absolutnie. Oczywiście coś, co jest konieczne i co teoretycznie sprawdza się w każdym filmie superbohaterskim, czyli. Absolutnie niepotrzebne buły w tym filmie. Przez Czyli cały. Po, po cholerę ten są bez koszulki. Musiał zdjąć koszulkę, żeby tak intensywnie ale to... maziać po podłodze. Bo takie Hubert, każdy film superbohaterski ja musi to. mieć buły. Nawet ale jeżeli ja to myślę... nie są wybitnie, ale wydatne ja rozumiem, buły, to są. Tylko myślałem, że właśnie wiesz. Że uniknął tego. W tym jesteśmy nazwie... w takim filmie, który jednak próbuje pokazać, że jest czymś więcej. A tutaj mieliśmy takie nagłe wycofanie do. Ej, ale jednak wiecie, on trochę czasu na siłowni posiedział, więc musimy pokazać te jego buły. A także chciałem zauważyć, że chyba. Dużo skuteczniejsze by było, gdyby on te same notatki sobie zrobił na jakiejś kartce na ścianie, nie? A niekoniecznie zdewastował cały salon. Albo w Google swoich... kit. <laughs> Albo tak. No by potem odhaczał te, co zrozumiał w końcu, nie? Tak, więc generalnie jest jakaś tutaj też taka tendencja do tego, żeby maziać rzeczy na podłodze. Hubert, filmowość ja... wygrywa z rozsądkiem w tym. Czy to wypadku? była no. najbardziej siermiężna, wiesz analogia? Ej, Riddler robi na podłodze. Ja Lądry. też robię, o. bo jestem tak samo szalony jak on. Trochę tak, ale no to widzisz, język filmowy ma ma pewne takie prawidła, które są nie do przeskoczenia i albo I teraz je tak, ale teraz już nie. chyba o, oficjalnie wyczerpałem wszystko, czego się mogę. Tak. Chciałem powiedzieć, że wymieniłeś zaskakująco dużo rzeczy, które, na, na które mógłbyś kręcić nosem w filmie Batman V. Ale ich waga w stosunku jest do. Niewielka, tak, jest niewielka. Tak, jest niewielka. W stosunku do, do wagi całego filmu jest niewielka, na szczęście. Więc, mili Państwo, jeśli jakimś studem byliście yy, może na tak zwanym płocie i jedna noga wisiała w, w, w gablocie. O, super! A druga noga wisiała w gablocie. Po cholerę nam kolejny Batman. To z pełną mocą możemy stwierdzić, że ten Batman. Był Batmanem, na którego zasługujemy, którego potrzebowaliśmy po tym bardzo udanym, ale jednak przy krótkim występie Afleka w umarłym uniwersum. Tak, o ile Aflek był fantastycznym Batmanem do Ligi Sprawiedliwości i do Bajek o Lidze Sprawiedliwości, czyli Batmanem, który wpasowuje się w Supermana, Flasha i innych hmm. super wymiataczy z supermocami, to tutaj mroczny, realistyczny, w miarę przyziemny, brutalny Batman. Jest właśnie tym, czego potrzebujemy. W związku z tym, tylko i wyłącznie możemy powiedzieć, że Batman z Pattinsonem, czyli Batinson jest spoko. Jest spoko. Jest spoko, a także jest wysoko, jeśli chodzi. O, w ogóle chyba ogół Batmanów. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Tak, jest wysoko, jeżeli chodzi o go ogół Batmanów i jest wysoko, jeśli chodzi o y, ostatnie filmy superbohaterskie. Nie jest to poziom hypu i ekscytacji, jaki mieliśmy na Spider-Manie ostatnim. E... Ale to jest, wiesz, to jest taki bardziej... A on jest powściągliwy, taki, tak, wiesz, tak. na zasadzie... Ja wiem, że Wam się podobam, to ale nie, to, nie musicie krzyczeć. To nie jest taki, nie, film, jest to okay, nie jest taki film do hypowania, a także tak. do tego, żeby potem się nim tak ekscytować. Ale to tak, jest taki ale, film, który ale rzeczywiście jak się w zostaje w głowie. Pomyśleliśmy sobie o tym filmie, bo y, y, byliśmy na premierze, czyli nagrywamy cztery dni po. Cztery? 4 marca był. To, jest, no, też, powiedzmy, tak, jest też dużo bardziej prawdopodobne, że to jest film, do którego wrócę. Jest to dużo bardziej prawdopodobne niż to, że wrócę do filmów z Marvela, nie? Tak, tak, to prawda. Tu jest w, mo w mojej ocenie 8,5 na 10 spokojnie. To jest, poziom, to jest poziom Mrocznego Rycerza, jeśli chodzi o jakość batmaństwa. Tam oczywiście to był rozkrok y, trylogiczny, bo to było pomiędzy filmami. Christian Bale y, był swoim własnym Batman nie było to częścią uniwersum, ale jakby to już dziękujemy, zamknięte, skończyło się trochę gorzej niż się zaczęło, bo wiemy jaki byłby Batman Rises. Znaczy to była taka do no. góry w dół. Tak, dokładnie. Więc y chciałem y powiedzieć, że jeśli ten film potraktujemy jako Batman Begins tej trylogii na, to ta dwójka to będzie jak Imperium kontratakuje. To, to jeśli będzie... ten sam trend będzie, będzie utrzymany no to Naprawdę no. jest na co czekać, natomiast też jest się czego bać, jeśli chodzi o część trzecią, bo wtedy spadek będzie tak. jeszcze dużo większy. Ale jak to mówią, jak spadać Hubert z konia, to ten koń ma być wysoko. Jak po powiadał Hrabia Duku, twice the pride, double the fall. Dokładnie, więc y, dublujemy ten fall w przyszłości, a póki co jaramy się faktem. Ale powściągliwie, że ten Batman wyszedł bardzo fajnie. I jest prawdopodobnie drugim najlepszym kostiumem Batmana w moim mniemaniu. Tak, bo strasznie zwróciłem uwagę na to, jak bardzo skórzana jest ta jego maska głową. Tak, na nawet sz, szwy tak. było bardzo ładnie widać. Ten nos miał tak wy, 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 wypuknięty, żeby było mu wygodnie, no wszystko się zgadzało. No. Także good job, y, costume guy. <laughs> Dokładnie. Mili Państwo, kończymy. Nie powiedzieliśmy w ogóle, że ma tylko, że miał zdejmowany tego bataranga. Tak, miał zdejmowanego bataranga, ale użył go tylko po to, żeby przeciąć linę i go Nie, potem. Najpierw, najpierw go użył do czegoś zupełnie nieistotnego, bo no. go tak zdjął po prostu w trakcie. No. Żeby pokazać, że ej, to, ty, to, się to, ściąga. Jest, to jest tak, to jest my check of gun. No. I potem jak już wisiał na tym, to przeciął kabel nim i to jest. Okej, okay, ten... dobrze. Nie rzucił. To rzuci później. Nie rzucim bataranga skąd go mam. Tak Hubert. Jest. The Batman zdecydowanie udany. Pierwsza nasza, moja przynajmniej wizyta w Kinie w tym roku z wysokiego poziomu tutaj rozpoczyna w marcu, Jezus, późno, ale Aczkolwiek tęsknię do 50% zajętości mniej, ponieważ im bardziej <laughs> tak. namolny jest no. widz, który siedzi po twojej lewej, tym mniejsze <laughs> się wydają siedzenia. Tym tak. razem nie był to był wielki, głupi, śmierdzący facet, tylko był to Gość średniego jadł... wzrostu, troszkę nadęty, przemądrzały facet, który się śmiał w nieodpowiednich momentach. Tak, i Dyskutował ze swoją partnerką oraz jadł popcorn wielkimi garściami. Tak jest. No trudno. Mili Państwo, kończymy e, superbohaterskość na jakiś czas. Wrócimy do niej bez wątpienia przy okazji omówienia A. serialu Moon Knight, B. filmu Doctor Strange i jego przygody w dziwnym świecie, a także różne inne rzeczy. A także różne inne rzeczy. E, a e, jeśli tylko plan się nie zmieni, to w kolejnym odcinku podcastu Hammerzoid będzie kulturka. Yy, I to ta taka bardziej wysoka. Bardzo wysoka. Koniec.